Mama Madzi opowiedziała jej wszystko. Kobieta podstępem dowiedziała się całej prawdy, którym teraz podzieliła się w sieci. Wyznania, którymi podzieliła się, mrożą krew w żyłach, ciężko doczytać je do końca. Nikt nie może uwierzyć w to, co powiedziała. Mama Madzi, czyli Katarzyna Waśniewska, została skazana za zabójstwo córki i zamknięta w zakładzie karnym. Kobieta otrzymała wyrok skazujący na 25 lat pozbawienia wolności. Dziś siedzi w więzieniu w trzyosobowej celi. Każda osadzona w tym samym zakładzie chciała się znaleźć w pokoju z Katarzyną Wiśniewską. Jednej się udało i podstępem wyciągnęła z kobiety wszystkie szczegóły. Mama Madzi na celowniku każdej osadzonej w zakładzie karnym. Mama Madzi pierwsze lata wyroku spędziła w zakładzie karnym w Krzywańcu, gdzie na swojej drodze spotkała Justynę, która tak jak ona przebywała w areszcie. Kobiety spędziły wiele dni w jednym miejscu, więc Justyna doskonale znała prawdę o tym, co dzieje się z Katarzyną Wiśniewską. Kobieta nie miała oporów, by zgłosić się do mediów i opowiedzieć o tym, czego się dowiedziała. Mama Madzi przebywa w zupełnie innym miejscu niż można się spodziewać. Okazuje się, że przebywa obecnie w zamknięciu pod specjalnym nadzorem. Justyna wyznała wszystko. Mama Madzi przebywała na oddziale zamkniętym, ona siedziała na ochronkach, na zamku. Była w celi trzyosobowej z dziewczynami z podobnymi artykułami. Zawsze jak wychodziła na spacer to sama, bez innych osadzonych, tylko z oddziałowymi. Gdzie nie szła, miała ochronę, wyznała osadzona, która siedziała w tym samym więzieniu, co mama Madzi. Justyna dodała także, że wszystkie osadzone w tym samym więzieniu kobiety robiły wszystko, co w ich mocy, by zniszczyć psychicznie Katarzynę Wiśniewską. Dzisiaj grzeje, 1. Kuchenne rewolucje w obliczu tragicznej śmierci, potem następne ciosy. Magda Gessler nie mogła powstrzymać łez. 11-latka urodziła dziecko. Po dwóch dniach na jaw wyszły kolejne, bulwersujące informacje. Dziewczyny robiły wszystko, żeby do niej dotrzeć i zniszczyć ją psychicznie. Różne rzeczy wymyślały. Dowiadywały się, kiedy będzie wychodziła z celi i szła do lekarza, na spacerniak. Żeby ją tylko spotkać, przejść obok. Raz jedna plunęła jej w twarz. Byłam tego świadkiem. Ta dziewczyna, mówiłyśmy na nią łobuziara, ona z izolatek wychodziła tylko na chwilę, bo wiecznie w nich była, dodała Justyna. Najlepsze newsy dnia. Źródło, Telewizja Republika. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.